Tajemnicza śmierć Brytyjczyka we włoskim hotelu Włochy, zawodnik rugby Ricky Bibey nie żyje. Zmarł w hotelu we Florencji. W sobotę w jednym z hoteli we Florencji znaleziony został martwy mężczyzna. Włoskie media podają, że to Ricky Bibey, obywatel Wielkiej Brytanii. Według doniesień lokalnej prasy, przyczyną śmierci 40-latka była nieudana gra erotyczna. Jego partnerka trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Przy zwłokach Brytyjczyka była ciężko ranna 43-letnia kobieta, prawdopodobnie jego partnerka. To ona zaalarmowała pracowników hotelu. Jak podaje BBC, rzecznik brytyjskiego MSZ zapewnił, że resort jest w kontakcie z włoską policją po śmierci Brytyjczyka we Florencji. Martwy mężczyzna i ranna kobieta para przybyła do Włoch prawdopodobnie w piątek, meldując się wieczorem w czterogwiazdkowym hotelu Continentale w historycznym centrum miasta obok słynnego Ponte Vecchio. Następnego dnia w hotelu pojawiła się policja z zespołem kryminalistycznym, po tym jak pracownicy znaleźli ciało mężczyzny i ranną 43-latkę. Kobieta została przewieziona do szpitala w Caregi. W wyniku obrażeń przeszła natychmiastową operację, podaje, korrier de lasera. Wcześniej, około godzina 7.00 rano półnaga, zakrwawiona partnerka Biblia miała wybiec z pokoju i wołać o pomoc. Nieudana zabawa erotyczna ze wstępnych ustaleń wynika, że para przebywała w pokoju sama. Śledczy nie mają podstaw, żeby stawiać hipotezę o napadzie. Najbardziej prawdopodobna wersja to ta o nieudanej, zabawie erotycznej. Włoscy dziennikarze podkreślają, że więcej będzie wiadomo, po przeprowadzeniu sekcji zwłok 40-latka i przesłuchaniu jego partnerki. Ilme Sagero spekuluje, że przyczyną śmierci Brytyjczyka mógł być zaweł serca. Ricky Bibej był zawodnikiem rugby, w trakcie kariery reprezentował m.in. St. Helens, Wigan Warriors i Lake.